moje drogie. Jesteście obecnie w domu. Powróciłyście z rodziny, z odwiedzin u waszego dziadka. Z pewną taką smutkiem i nostalgią w sercu do tego, co się dowiedziałyście. Nie jest to coś, co na pewno napawa kogokolwiek radością, choć niektórzy by powiedzieli, że świat próbuje wprowadzić sprawiedliwość do samego siebie. Czy jest to sprawiedliwość właściwa? Nie wiadomo. Ciężko mówić o sprawiedliwości podczas cierpienia. Niech to każdy oceni samym. Ale was jeszcze ta tajemnica rusza i chyba nie da wam spokoju, dopóki nie poznacie każdego jej aspektu. Obecnie każdy z was odpoczywa. Wróciło do domu i powiedzcie mi, gdzie można was znaleźć? Rozumiem, wszyscy wy bardzo wylewni, więc trudno, podejmę decyzję. Decyzję. Zacznijmy od małej gwiazdeczki rodzinne, Sybillo. No na pewno wróciłam dość poruszona tym co widziałam. Wyobrażam sobie, że Sybilla właśnie nie chce być teraz za bardzo sama. Jednak szuka towarzystwa właśnie. No i że wyobrażam sobie, że pewnie z Eufrozyną, one są takimi psiołkami, by pewnie chciała spędzić czas, tak? Po powrocie. No. I chyba to, co się wydarzyło, tak jednak tutaj dominuje. Jakby. Bo sprawa została zostawiona tak dość otwarta, tak? Nie udało nam się. Nie udało nam się rozwiązać, że tak powiem, problemu. Jakby nadal ten cykl jest nieprzerwany. Babcia umiera co nocy, na to wygląda. Ciotka. Przypomnijmy, że to jest. Bo ona jest ciotka babcia. Ciotko babcia, tak? Jest siostrą waszego dziadka. No. No, ciotko babcia, dokładnie. Ewentualnie babcio ciocia. Babcio ciocia. Babcia ciocia Ewelin, tak? Trochę brzmi tu Sweet Home Alabama, ale jakie czasy, takie czasy. Tak. Więc tak, bo no nie daje mi na pewno spokoju, i będę chciała rozmawiać o tym tak z kimś, kto też to widział i też dalej się zastanawiać, bo ostatnie spojrzenie kota było takie: wy ludzie nic nie rozumiecie. Więc no. Pewnie spędzam dużo czasu spekulując, co tak naprawdę tam się dzieje i czy jednak możemy jakoś pomóc. No na pewno to mi gdzieś tam ciąży ta sytuacja. Dobrze, Eufrozyno, powiedz mi, gdzie jesteście, gdzie dywagujecie na temat losu waszej rodziny? Myślę, że to jest taki pokoik herbaciany. Mały, z widokiem na ogród i sadzawkę wodną. Bo Eufrozyna tak się torturuje. Z pod uwagę, że nie lubi wody. I to, no oczywiście, że jej pokój, który został jej dany, musi wychodzić oknami na sadzawkę wodną. W ogrodzie. Pokój sam w sobie jest bardzo ładny i przytulny, tak jak na młodą damę przystało, tak? Jest mały stolik do kawy, jest wygodne kozetki,
różowe zasłony, obrazy, prawdopodobnie część też jej obrazy namalowane przez jej brata, kiedy na przykład jeszcze radowało go malowanie pejzaży. Myślę, że miał taką fazę. Krótką, ale miał. No i myślę, że właśnie, że Ufrozyna i Sybil siedzą właśnie na kozetkach. Przed nimi na tym stoliczku jest dzbanek z herbatą, dwie filiżanki, mały spodeczek na ciasteczka i pewnie wazonik z jakimiś kwiatami z ogrodu. Przepiękna sceneria, muszę przyznać. Hmm? Mam tylko pytanie takie jeszcze metagamingowe. Czy Wiktor miał swoją przygodę, czy Wiktor dopiero teraz pierwsze co będzie słyszał, co się stało w domu? O, z tego co wyście dokonały, to pierwsze co? Przygoda była poboczna. Tak, Wiktor wie jak być Korwusem, ale zachowaliśmy to, że na razie był oddzielony od was. I to jest dobry potencjał, ażeby mu powiedzieć, poruszyć parę tematów. Czy chcecie mniej więcej przy spotkaniu, żeby mówicie streszczenie, a za streszczenie odpowiadam ja. Myślę, że Eufrozyna wysłała jakiegoś służącego właśnie do jej brata, żeby zobaczył, czy on jest w użytku, czy jest powiedzmy w jednym swoich niskich dni, jak to Eufrozyna ładnie nazywa. Poddaszu ma pracownię. Nie, właśnie. Na poddaszu ma pracownię, nie? To właśnie. Jest bardzo zajęty i niedyspotowany swoją pracą i jeżeli jest, że tak powiem, niezajęty, to... Dodaj po skryptu, mamy ciasteczka i nie będziemy mieć ich już długo. Tak. To Eufrozyna go zaprasza na herbatę właśnie do tego pokoju herbacianego. I myślę, że jej brat może kojarzyć, że ona na tyle szanuje jego niezależność i na to, co on robi i jak się oddaje swojej pracy lub swoim używkom radości życia, że zazwyczaj go tak nie odrywa i nie nalega na te spotkania, więc musiałoby się stać coś grubego. To jest takie, musimy porozmawiać, starszy bracie. Proszę bardzo, używki też są częścią tej pracy. Właśnie, to wszystko część procesu twórczego. Tak, więc Eufrozyna z Sybilną niepokojąco energetycznie, czy nie, jak to na szlachty przystało, czyli siedzą w spokoju niemal nieruchome, rozważają losy swojej rodziny. Kiedy to Agnes puka na poddasze Wiktora, który chyba był dopiero co po jakimś transie. Tak. Paniczu! Tak. Chora jasna, głowa mnie boli. Myślę do siebie. Zdecydowanie boli mnie bardziej niż powinna. Jednak mgła nie łączy się dobrze z alkoholem, zapamiętać na przyszłość. Wstaję do tych drzwi. Tak? A za drzwi... świeci trochę za intensywnie, ona ma za głośny głos, no ale dobra, poradzimy sobie jakoś z tym. Cóż, głośny głos, jak to na energetyczne staruszki, już nie przy kości, to jest wasza ukochana, pulchniutka, niziutka, już posunięta wiekiem, Agnes, opiekunka i wręcz manka dla naszej Sybilli. O, paniczu, znowu.
Wie pani, że mi serce pęka i wymachuje rękoma i widzi, że pomiędzy palcami ma liście. Panicz, ile ja razy mówiłam, że panicz powinien bardziej o siebie dbać, już tylko ostatnio. Wie pani, czy ile doprowadził nam, jak mnie do palpitacji doprowadził serce, jako ostatni raz. O mój Boże, do tej pory pamiętam tamtą straszną tragedię. Jak się wszyscy w domu baliśmy o to, że panicza i panienki Sibilli ili pochłoną płomienie? Nie, nic mi się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Jakbym mógł tylko prosić, jakby Agnes mogła posłać kogoś, żeby ziołek na ból głowy przygotował. Chyba mnie jakaś choroba bierze. Tak. Jak tak. Kogoś? No jak kogoś? Wręcz niemal rzuca ci się pod nos, ale Agnes zna swoje granice. Tak sama przygotuję komuś to oddać, a tu panicz umęczony i tak krótkimi aż aczkolwiek szybkimi krokami zaczyna się już tego. A! Odwraca się. O! Liścik zapomniałam. Od siostry. No, dziękuję. Jesteś niezastąpiona. I pomyka niczym mały słodki króliczek swoimi krótkimi nóżkami. A w liście znajdujesz list od swojej siostry Ostry, opisującym ich ostatnią wizytę u waszego dziadka, zdradzając tajemnicę, iż dziadek z siostrą żyją obecnie ludzi w letniej posiadłości, pozbawieni kogokolwiek opieki, troski, głównie przez samych siebie i klątwę, która ciąży na nim samym, która pojawiła się w jego życiu za sprawą kota. Kota skazującego go na to, żeby odebrać mu wszystko, co kocha. Powoli już widać, że dziadek postradał o zmysły. Ciotka zasadniczo nie żyje, a raczej w kółko nie żyje. Jakkolwiek to się wydaje dziwne, rozumiesz, że sama Eufrazyna próbuje jakkolwiek zrozumieć ten dziwny fenomen, opisując ci w liście, jak ponoć co noc umiera na nowo i pojawia się o poranku w posiadłości, ażeby raz jeszcze namówić swojego brata, ażeby tej nocy, która przyniesie jej śmierć, złożył głowę obok niej w rodzinnym, malutkim mauzoleum, gdzie co noc sam kładzie się do snu wiecznego, który nigdy do końca nie nadchodzi. Pojawiają się też zapiski na temat tego, iż nie dość, że dziadek zabił kota, który jest istotą magiczną. Magiczną. Koty, doskonale wiesz, nie wchodzi im się w drogę, bo są nawet nie dość, że istotami pomiędzy tym a drugim światem, tą drugą stroną, czymś pomiędzy umykającej w waszym pojmowaniu. Aniu, ten kot zmarł z jego ręki, ale przyniósł mu sprawiedliwość za grzechy o wiele bardziej wykraczające, aniżeli zwykłe morderstwo zwierzaka. Pojawia się informacja co do tego, że dziadek doprowadził do jakiegoś skandalu, gdzie sprzedał, raczej przegrał kolię rodzinną, inną, że kryje się za tym coś o wiele większego. Co konkretnie? Nie wiecie. Sam dziadek wam nie powiedział, coraz mniej przypominając samego siebie. I widzie, były świadkami ran na nowo otwartych na jego ciele, zadrapań od kota, które coraz bardziej
go oszpecają i choć nie są śmiertelne, to z pewnością nie przynoszą mu ulgi, nawet jeżeli by szczerze żerował każdego swojego grzechu w tym życiu. Czy Eufrazyna chciałaby coś zawrzeć jeszcze w tym liście, co może umknęło głosowi? Że ma nadzieję, że jej brat jest w dobrym zdrowiu i że będzie mógł dołączyć na kolejną wizytę u dziadka, bo Wiktor, Sybil, Mortimer, Sybil i ona sama nie umieli sobie sami z tym poradzić i myśli, że Wiktor mógłby im pomóc w tej sytuacji. W dobrym zdrowiu to jest coś, co jest trochę poza dostępem Wiktora na pewno. Obecnie mu się tak wydaje. Etykieta! To się nazywa etykieta. Tak. Rozglądając się po pomieszczeniu, szukając może nowego dzieła i też wskazówki, co się z nim działo, bo ostatni artystyczny wyskok był odmienny, nie tylko tego, że jest o wiele bardziej bolesny obecnie, także tego, że nie za bardzo pamięta spotkania ze swoją ukochaną podczas niego. Coś, co niemal nigdy się nie zdarza. Na pewno nie do stopnia, żeby nie pamiętał prawie niczego. A w rogu na sztoludze jest płótno. Zakryte. Ale jest. Idę tam, żeby je szybko odkryć, bo czuję narastającą na siebie irytację, no bo jak cholera jasna mogę nie pamiętać? Zawsze w tych chwilach trzeźwości, tak, wracania do świata, pełnienia swoich obowiązków. Zawsze wspominałem te chwile, które spędzałem z Rutą, a tak to nie pamiętam nic, z jakim cudem. Trochę się boję tego, co mogłem tam nawywijać. Nie wiem, czy powiedziałem coś nie tak, obraziła się na mnie, może dlatego nie pamiętam. Cholera ją wie. Szybko i dynamicznie odsłaniasz obraz, a na nim nie ma Ruty. Ale jest karczma. Przynajmniej coś, co przypomina nią. Nawet obijać się w głowie, że może podobne okoliczności widziałeś. Nie na jawie. Widzisz na nim trzech mężczyzn przy stoliku. Zestaw kart. Ale oni sami już zasadniczo przy nim nie stoją. Widzisz gotówkę. Widzisz nawet jakieś drogocenne kamienie, kolie, noże wyjęte, a już nie są na stole, a w rękach poszczególnych ludzi. Jeden z nich wycofany z rękoma do przodu, jakby mówiąc: hola, ej, nie musimy w tą stronę iść. Jeden zamachujący się, a inny jakby dopiero za późno się obudził do całego zamieszania. Ania, widzisz nad jednym jest jakby ciemna postać, którego próbuje dosięgnąć. Niczym kochanka biegnąca ku swojemu ukochanemu. Jest bardzo takie duchowa, niemal nierzeczywista. Na pewno o wiele więcej w tym ducha, aniżeli jakikolwiek człowiek. Czy widzą mnie? Nie wydaje się. Ale wydaje się, że ona ich widzi. Widzi z tyłu też jeszcze widać jakąś postać, jakby jej ramię. I wiele więcej. Droga też w płomienie, a nad nimi wszystkimi unosi się mgła.
W pierwszym odruchu zastanawiam się, czy jakoś tam się przeniosłem. I patrzę na te zastawione fanty. No cóż, mam nadzieję, że w domu nam nic nie będzie brakować. To prawda, wcześniej to nie tak działało, ale w sumie ten raz się wydaje jakiś inny od tych wcześniejszych. Ale potem przypominam sobie, że w tym liściku Ofrozna coś pisała, że dziadek pozbył się jakiejś koli rodzinnej. Zostawił ją, stracił. Może to to. Może to pokazuje ten moment. Przyglądam się temu obrazu, czy nie ma jakiegoś kota na nim. Pilnującego tej całej sytuacji, obserwującego. Gdzieś w kontakt czy karczmie. Nie, kota nie widzisz. Ale w sumie jest duch. W sumie czemu duch nie miałby się pokazywać pod postacią kota? No. Zawsze prawdopodobnie jakaś wygodniejsza postać. Jeśli to miało być to, to byłoby dobre, żeby pokazać reszcie ten obraz. Tak, to by rzeczywiście mogło pomóc. Tak, trzeba z nim porozmawiać, wytłumaczyć się z nieobecności. Cholera, którego dzisiaj mamy? To jest bardzo dobre pytanie. Ale nie, no, to dziadkowie nie mieszkają aż tak daleko, pewnie w jeden dzień nam odwinęły. Zwłaszcza jeśli sytuacja u nich jest dosyć niecodzienna, to pewnie nie wolały tam nie zostawać na dłużej. Więc schodzę na dół, licząc na to, że Agnes będzie mnie szukać już tam, skoro wiedziała, że dziewczyny po mnie ściągnęły. A więc spotykacie się we trójkę. A tymczasem, gdzie jest nasz Mortimer? Jestem w ogrodzie. Leżę na grobie mojej siostry i opowiadam jej wszystko, co stało się w domu dziadka. Ale myślę, że skupiam się najbardziej na nieszczęściu naszej ciotki, bo to ono jakby uderzyło mnie najbardziej w tej wyprawie. I kiedy snuję tą opowieść, żeby Mot jakby też wiedziała, co się stało gdzieś w głowie, cały czas mam myśl, że może też powinienem już położyć się na zawsze koło niej, a tak jak ciotka chciałaby, żeby dziadek spoczął razem z nią. Cóż, przytłaczająca myśl. Aczkolwiek, wiek, czy właściwa? Żyjemy, zobaczymy. Czyli póki co Mortimer spoczywa na cmentarzu. Znaczy, spoczywa na grobie. A tak. Nie wyprzedzajmy fakt. Nie ale wyprzedzajmy faktów i przeznaczenia. Ale to jest prawda, często można go znaleźć na cmentarzu. Tak, zdecydowanie. Jeśli nie jest w swoim pokoju bądź pracowni, to najczęściej jest na grobie siostry. Grunt to dobry zwyczaj i przewidywalność. Mortimer jest bardzo przewidywalny. Dobrze. A więc nasza trójka się spotyka. Oddaję wam scenę. Witajcie. Przybyłem, jak tylko dostałem liścik. Tak patrzę po reszcie, bo czuję, że muszę nie wyglądać najlepiej. Widzę ich zaciekawione spojrzenia. To nic takiego. Trochę straciłem rachubę czasu. Widzę, że muza cię porwała, mówię, patrząc na... Bo ty przyniósł ten obraz, nie? Ze sobą. Tak. Mhm. No. Tak. Nie pamiętam w zasadzie, jak go malowałem. W sumie nie pamiętam tego bardziej niż zwykle. Nieważne. W każdym razie, w tym liście pisałaś coś o zaginionej koli, tak? Że dziadek pozbył się jakichś naszych skarbów. Kojarzysz dokładnie jak? Przegrał je może w karty i pokazuje na ten obraz. Zadziwiające, mówię. Tak się nachylając trochę w stronę. Właśnie Eprezent patrzy na Sybil, bo
Ja próbuję sobie przypomnieć właśnie, czy to ja byłam w tej scenie, o której właśnie Zedek mówił a propos tej Coli. Czy to był na przykład Mortimer albo Sybil i ja to tylko słyszałam? Jak dobrze pamiętam... Mi to... na pewno opowiadał. I Mortimerowi. Tak. No, ja chyba wtedy byłam z martwą ciociobabcią. Tak, w pokoju, tak. No tak, przekazała mi Sybil i Mortimer. Tak, przerwa na łyk herbatki. Tak, ale... to dziadek powiedział, że przegrał ją w karty i gdy wrócił do domu, był tak rozwścieczony, że zaatakował kota, który przyszedł się łasić. Ej, tak zginęło to nieszczęsne kocisko. Ale patrz, tu jest jeszcze jakiś duch i pokazuje na tą postać. Widzę. Kto to może być? Być może wcześniejsza właścicielka Coli. Mam na... W sumie pomyślałam sobie wcześniej, że ta Coli należała do Evelyn, ale być może należała do kogoś innego. Może, albo to może babka? My jakby pamiętamy historię, co się stało z babką, no bo dziadek teraz mieszka ze swoją siostrą, a co się stało z jego małżonką? Miał małżonkę w ogóle? A przynajmniej matką jego dzieci? No właśnie, jakoś został tym dziadkiem. No w sumie tak. Ród się kontynuował, więc... Tak, kontynuował się, ale przy trzecim dziecku zmarła w połogu. A dziadek mówił, czy ja to była Coli? Może jej, skoro ją miał. Tak, to... Znaczy nie powiedział, czy ja rzeczywiście była ta Coli. Ale być może właśnie ten duch. Eufrozyna by chciała się bardziej przyjrzeć temu duchowi. Czy to wygląda jak duch z tamtej strony? Czy to wygląda może jak spektrum, które... Czy to rzeczywiście wygląda jak duch? Czy to może wyglądać jak po prostu coś, co jest... Co może po prostu wygląda jak takie nie do końca zapamiętane wspomnienie? Bardzo trafne określenie, bo patrząc na tą postać, masz wrażenie, że aż zbyt pasuje tego, co widzisz, kiedy... gdy zdarza ci się być po drugiej stronie, ale nie jest duch. Bardziej jak wspomnienie, kiedy widział... czekaj, no to widziała Eufrozyna czy Sybilla u ciotki w pokoju? Ale nie, dobra, tak to się... śmierci, widzi... Scenę tak. Śmierci w pokoju to Eufrozyna. Tak. Kojarzy, że wydaje ci się, że ona jest równie zamazana, co postacie właśnie podczas śmierci ciotki. Masz wrażenie, że nie jest to duch, to wygląda niczym wspomnienie, jako zjawa minionej chwili. Myślę, Wiktorze, że bardziej od ducha namalowałeś jakieś bardzo stare wspomnienie. Przypatruję się temu. No, nie wiem, może... No, w sumie byłoby to podobne, nie? Będzie... Duch, wspomnienie, jakby... W oddziaływaniu pewnie na tą daną osobę pewnie są podobne. Czy ten duch nam kogoś przypomina? Kogoś znajomego? Może rysy twarzy rodziny? Rysy twarzy opiekunów dziadka albo ciotki z uwagi na bycie korwusem? Nie, obraz przedstawia bardzo młodą, o delikatnych rysach twarzy kobietę w czerni. Rni piękne, czarne włosy. Jest delikatnie właśnie takie rozmazana, nieobecna w stosunku do reszty, ale nie kojarzycie jej. Nie jest to ktoś, kogo jeszcze spotkaliście.
Ale dziadek tym jest stary, nie? Stary, młody, młodziaszkiem to tam nie jest. No cóż, jest w miarę podobnym wieku co teraz, choć jakieś 2-3 lata młodszy. Podobnie mniej więcej, tyle jak kojarzycie, tak wyglądał, kiedy został wygnany z rodzinnego domu. Myślę, że możemy założyć, że my ogólnie znamy całą rodzinę, tak, wszystkich jakichś dalszych, bliższych kuzynów, którzy przynajmniej raz się pojawili w domu. Tak. Tak. Dobra. No. I to nie jest nic z tego. Nie. Może moglibyśmy, jeżeli po nasze podejrzenie, że to może być na przykład małżonka dziadka. Postać to moglibyśmy. Co mogę, bo tak idziecie, ale postać nie zbliża się, nie sięga w stronę dziadka, sięga w stronę tego człowieka, który się wycofuje, zaskoczonego całą tą sytuacją. Ona nie wydaje się kierować do kogokolwiek innego. W tym czasie, kiedy wy rozmyślacie... Ale cechy charakterystyczne, takie korusowe ma, bo jednak te ciemne włosy tak się kojarzą często. Nie, bo myślałam, że może spytać, jeżeli to jest to pokolenie przed nami, może spytać Agnes, czy kojarzy. Ona tutaj w domu służy od zawsze. więc może będzie w stanie rozpoznać, jeżeli to jest ktoś z naszego domu. Możliwe. Ale w tym czasie wy rozmyślacie nad obrazem, tak Mortimer leży sobie słodko. Słodko, ale tą chwilę mu przerywa nieproszony gość. Raczej chyba ciężko, żeby ktokolwiek w takiej chwili był proszony. Chłopcze, tak nie leż na ziemi, bo wilka złapiesz. Odzywa się postać, ale która w obecnej chwili, ze względu, że jest to słońce, cię trochę siebie, znaczy słońce wydaje ci się zaciemnione, ale po głosie poznaje, że jest to ojciec Wiktora i Eufrozyny, który ma na imię, przypomnijcie mi, drogie panie? A chyba nie posiadał jeszcze tego imienia. Masz szansę na nazwanie teraz człowieka. Tomas? Może być Tomas. No niech będzie Tomas. Zacne imię. Szczerze mówiąc, liczyłem na jakieś zastanę ufrodzone na jakieś ciekawe imię. A nie, trochę. Znaczy, matka była Valeria. A Edward był dziadkiem, tak? Tak. Nasza matka Valeria, ojciec Tomas. Chłopcze, nie wypada, żebyś tak leżał w biały dzień. No trochę jakkolwiek pozorów zachowaj. Tak jesteśmy uznawani za dziwaków, więc... No chcąc, nie chcąc... Chcąc, nie chcąc, podnoszę się. W końcu to mój wuj. Otrzepuję trochę ubranie. Dobrze, wuju, z taką rezygnacją. Byś dołączył może do towarzystwa stolikowego. Widziałem, że na szczęście Sybina i Eufrazja wyciągnęły mojego biednego syna z jego jaskini. Ej, wiesz, mistrz, szkoda słów. Przynajmniej tym razem się nic nie pali. Dobrze, wuju. Coś znowu cię tak wzięło na rozterki.
Co, czy tak cię przebiła wizyta u dziadka? Tak, w sumie nie była zbyt udana, jeśli można tak powiedzieć. Szczerze mówiąc, dziwię się wam, że wybraliście się do tego człowieka po tym wszystkim, ale cóż, krew nie woda. Za pozwoleniem, wuju, pójdę do pozostałych. Zacna decyzja. A on idzie, głaszcząc się po wąsie, przemierzając dalej posiadłość, a może szukając pozostałych, mniej ogarniętych życiowo członków rodziny, żeby motywować ich, żeby coś ze sobą zrobili. Więc tak, a zmierzając w stronę domu, jeszcze gwiszczę, żeby przywołać Ashera. Chłopcze, obcze, tak słyszę to i krzyczę z oddali. Gwiżdże to się, o, plebeliusze i obsługa. No, nie my. Jak wuju. Przyspieszam krok, żeby zniknąć z pola widzenia, bo zaraz znajdzie jeszcze 1000 powodów, żeby mnie skrytykować. Wiedziałem, że nie trzeba wychodzić z wież, wiedziałem. To był strasznie zły pomysł. Doprawy, nie bywał chyba najlepszy, ale i tak, jak pociesza cię myśl, że cóż, to tylko twój wuj. Gorzej, jakby był twoim ojcem. Zdecydowanie gorzej. Z pewnością... To mój gwarek przylatuje? Twojego gwarka nie ma, natomiast słyszysz takie jakby trochę przytłumione... Miau! Miau! Rozglądam się za źródłem miauczenia. Tak, widzisz za sobą kotka. Nie jest to ten sam kotek, który widzieliście u dziadka, ale... Pewna ulga. Wypluwa tak... Nie jest prosto strzewi, ale widać, że raczej przyniósł ci piórko. Gwarkę tak. Nie. Tak popychał łapcią. Łapcią do ciebie się patrząc. Jest to malutki, czarny kotek, jakby zirytowany tym piórkiem. Tak. Nie. Zaczynasz. Jak koty zazwyczaj czyszczą się językiem, to tak chyba ten kot próbuje wyczyścić sobie język po tym piórku. Podnoszę to piórko z przerażeniem. Patrzę na kota, patrzę na piórko. Tak, kot, próbując cokolwiek osiągnąć z liżenia swojej łapy, tak patrzy się na ciebie, patrzy się na piórko, na twoją minę. Mia, 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 mia. Tak odchodzi tak zaniepokojony, co ty jeszcze o tym biednym kocie pomyślisz? Cóż, najwyraźniej ten kotek został chyba tutaj przysłany. Przez może innego, którego... To sieć kotów, która... Tak, no cóż. Chyba idę za tym kotem. Tak. Kot się przybył. Ucieka w krzaki. Jeszcze tak wołam mojego nieszczęsnego gwarka. Asher? Póki co ci nic nie odpowiada. To jest straszne. Idę taki skumowany do tego, bo nie wiem, co mam z sobą zrobić, z tym piórkiem w ręce do tego saloniku herbacianego. Widzisz, że wchodzę, niosę w ręce piórko, patrzę się na nie, w ogóle nie zwracam na was uwagi. Siadam na pierwsze krzesło i... Asher? Tak patrząc na... Mortimer, co się stało? A widzę, że jest wyraźnie taki... poruszony. Odzjadł Ashera! I pokazuję ci piórko! Przyszedł do mnie i wypluje! Tak to są... Musicie mi pomóc go znaleźć. Jak nie zjadł go całego, mogę go wskrzesić. Ale jak chcesz, jeżeli kot zjadł, to jak
chciałby się go wyciągnąć z kota. Może nie zjadł całego! Jak kojarzycie, Asher jest to ukochany gwarek Mortimera. Jak kojarzycie, kiedyś to ptaszysko na pewno nie było zbyt ruchliwe pod tym względem, że raczej kojarzycie, że zmarło w którymś momencie, a potem zaczęło latać bardzo blisko i przyjaźnie wokół Mortimera. Musicie mi pomóc go znaleźć. Może jest gdzieś tam leży. Mogę go wskrzesić. No, ale chłopak z innej strony miał bardzo bogate życie. Pan nawet. Idź! Kto to uznanie? To dobrze, wiesz, możemy. Polek honorowym śmiercią i tak dalej. To w sumie zaszczyt dla ptaka zginąć w walce z kotem. Czy będą chcieli cię wzgrzesić? Też powiem, że lepiej wymarać honorową śmiercią! Podczas jej kuzynostwo nie rozmawialiśmy o uspokaja Mortimera, Eufrozyna po prostu bierze ten dzbanek z herbatą, nalewa do jednej z pustych filiżanek i tak przesuwa w stronę Mortimera. Mortimer, może najpierw napij się herbatki. Słyszę te krzyki tak, co tu moim ukochanym paniczom się dzieje? Pojawia się Agnes z herbatką na trawienie i ból głowy dla naszego Wiktora. Ora, wiedziałem, że panicza tutaj znajdę, jak grzecznie pani przyszedł. Herbatka na ból głowy. I na to, żeby organizm się lepiej poczuł. No, dziękuję, Agnes, jesteś niezastąpiona. Cię łapię do tej herbaty. O, to ma tylko mój obowiązek, mój drogi. Jak tam, Sibillo, wszystko dobrze? A tak, dziękujemy za... Powiedz mi, Agnes, czy wiesz, dlaczego dziadek musiał się wyprowadzić z posiadłości? Tak, Agnes trochę tak patrzy po jedno, po drugim, tak... No cóż, był dość kłopotliwą osobą. Narobił sobie trochę wrogów w mieście i przychodzi taki czas, że nasi członkowie rodziny nie są zbyt... Znaczy, wasi, przepraszam. Tak, naraz zapominam. Jesteście dla mnie tak drodzy. Ty też, Agnes. O, dziękuję. Jesteś częścią tej rodziny. O, panie, pamiętam, jak ty malutka byłaś, jak cię nosiłam na rączkach. Strasznie na razy pokaś, ale zawsze byłaś cudownym dzieckiem. Ale wracając do biednego Edwarda, no cóż, był hazardzistą i wszedł na odcisk paru osobom, z tego co słyszałam, no w mieście nie jest zbyt lubiany plus. Ogółem mało która karczma jeszcze by go tolerowała, a też doskonale słyszałam plotki, a że nie jedna się zamknęła dzięki niemu, albo raczej po nim. No i różne głosy są. No tak, słyszeliśmy taką, że przegrał jakieś nasze rodowe skarby. Karty. Żeby to był tylko problem. Czy się jak, no tutaj nie będę powtarzała głosy, które i tak najpewniej nazwano, ale co drugiej kaczmie. Ale wybaczcie, bo tak szukam. Nie wiedziałyście Tomasa? No, pan. Nasz. My dla niego jak. Z poczty przyszła nowa paczka. Trudno, chyba muszę podejść. Coś paniczą przynieść? Jak nie, to się oddalę. Ja chyba to będzie wszystko, tak patrzę, czy ktoś coś. O, Wiktorze, protestuje. Widzę, że piękny obraz, trochę. To jakaś wizualizacja, to jakaś piękny portret do powieści przygodowej? O, taka. Dużo się dzieje. A, najnowsze dzieło w Wiktora. No, tak. Starałem się namalować coś lepszego niż zwykle.
To widzę, że machanie nożami w... Ej, to nie jest... O, chyba kojarzy, a że ten kominek z tym obrzydliwym... obrzydliwą ozdobą starego niedźwiedzia. No to stary bar. U sprytnego Johna. O, dziadostwo poszło już hen temu. Mów zapomnieni, bo niech bóstwą będzie dzięki okropne miejsce. Paniczu, czy tam bywałeś? Nie daj Boże, kto by cię zabrał do takiego miejsca? A, nie, ja tylko z opowieści to kojarzę, a on dziadek kiedyś chyba opowiadał, prawda? To, co on mógł opowiadać, to najpewniej jedna ze swoich eskapad. Do tego i między innymi wielu innych barów. Pewnie dalej chodzą o niej piękne głosy, jeżeli się tylko do niej zajrzy. Ale jakby mnie... Lord Thomas usłyszał, oj, by zaraz mnie skarcił. Ja już lepiej pójdę. Plotki. Oj, znowu mi się oberwie stara Agnes gadu. Ojejeje. My cię na pewno nie wydamy. Ojcu nie powiem. To musimy wiedzieć, o czym nie mówić. To prawda. Cóż, Agnes, no, nie czekała już na wasze zapewnienia co do niebycia oskarżoną o bycie paplą. Szybko się zwinęła, więc moi drodzy. Mamy nazwę. Mówię. Może powinniśmy się wybrać i wypytać o to? Bar u sprytnego Johna? Ach, to byłaby prawdziwa przygoda. A dziadek w jakim jest nastroju, może od niego by zacząć to wypytywanie, skoro no cóż... A może sobie łatwo wyobrazić, w jakim się jest nastroju. Jego siostra codziennie umiera i przekonuje go, żeby on umierał również. Skoro umiera mowa, to może Asher jest nieżywy. Znajdźmy Ashera, a potem jedźmy do dziadka. A kiedy ostatnio widziałeś Ashera? Chyba zanim pojechaliśmy do dziadka. Myślałam, że nie może tam przylecieć przez klątwę. Tak, to by się zgadzało. No, ostatni raz z nim się rozstałeś i kojarzysz, że leciał za wami do posiadłości lotniskowej. Tam, gdzie obecnie przebywa dziadek. Ale jesteś pewien, że to piórko Ashera, a nie jakiegoś innego... Piórko Gwarka! Ile tu masz gwarków? Mistrzu gry, ile w tej okolicy jest gwarków? W tej części raczej nie za wiele. Więcej jakieś się trzyma bardziej przy lesie, ale to też no, to nie jest zbyt popularny ptak w tej okolicy. Czy jego pióra nie były po prostu czarne? Nie mogło być jakiegoś innego czarnego ptaka, których jest tu dużo? Ruka, wrony, sroki. Warki mają trochę pomarańczowego. O. Szczerze, to patrzę, to ja trochę nie bywałem w różnych kolorach. Chcą jakieś szare... No ja właśnie widzę takiego czarno-pomarańczowego. Ale to jest bardziej taki opalizujący. Ale dobra, to widziałeś jest... Ashera milion razy! Widzieć, a zwracać uwagę to trochę inne rzeczy.
kot. Ale... kot przyszedł do mnie i wypluł mi to piórko pod nogi. O, ale właśnie, myślisz... kot. Widzieliście tego przeklętego kota, jak tam byłyście? Tak, to tak. Nie był ten kot. Tak, ten ma taką charakterystyczną szramę przez twarz i nie ma jednego oka. Nie pomylisz go z żadnym kotem. Ale to rzeczywiście... Powiedziałeś najpierw, że klątwa prawdopodobnie trzymała Ashera z daleka i teraz kot, być może właśnie, gdy próbował wrócić, przegonił go. I stąd to piórko. Być może to koty z jakiegoś powodu starają się utrzymać gwarantwa na dystans. Ale nie wiem, czy chcę podejmować walkę z kotami. A może odwrotnie, może by spróbować przebłagać jakiegoś tego kota, skoro on w jakiś sposób rzucił tą klątwę. Jakoś mu zadośćuczynić, no cóż, to, że zginął. Dobrze. Tak rozważacie, czy planujecie coś zrobić, gdzieś iść, czy jeszcze póki co... Myślę, że możemy się jeszcze spytać, zanim gdzieśkolwiek wyjdziemy, spróbować porozmawiać z... Na przykład właśnie z Tomasem, tak? Znaczy, bo ktoś, kto... Bo to rozumiem, że to tą kłótnię, którą kojarzę, to właśnie Tomas z dziadkiem się tak kłócili. Bo na ostatniej sesji właśnie wspomniałeś, że ja coś kojarzyłam, że był jakiś konflikt, nie? Więc być może ojciec będzie w stanie rzucić jakieś światło na to, co się wydarzyło. A potem możemy spróbować dowiedzieć się coś więcej, co się wydarzyło w tamtej karczmie. Wskazuje na obraz. Wydaje się, że wszystko się zaczęło jakby od tego zdarzenia, tak? Bo z jakiegoś powodu dziadek tak bardzo przeżył utratę tej koli, to co się zdarzyło wówczas, że zaatakował kota. Ja bym zaczęła od karczmy. Wasza dwójka, tutaj patrzę na Mortimera i Sibyl, była... Widzieliście, że dziadek czasami gubi się w swoich myślach i wypowiedziach. I być może nie jest najodpowiedniejszym narratorem do wydarzeń. Dodatkowo żyje troszeczkę w zakłamaniu i być może będzie chciał wybielać wersję. Tak, swoją. Tak, ja chciałam porozmawiać z ojcem, znaczy z Tomasem, który wygnał dziadka. Nie, dlaczego on go wygnał? A nie chciałam jechać do dziadka, żeby się spytać, co się stało w karczmie. A on jest tu na miejscu, ojciec, nie? Więc jakby to od razu możemy spytać. Może się czegoś dowiemy. No też... A potem możemy iść do karczmy. Tak, ale wiadomo, nikt wam nie broni się w razie czego rozdzieli, żeby nie było, że naciskam na to, żebyście byli w jednej kupie. To... Bądźmy szczerzy, smok na was nie napadnie. Ale stado kotów już może. Brak smoków, rozczarowanie tak bardzo. Może poszukam ojca w takim razie i spróbuję się czegoś dowiedzieć. Kwestia, a szukasz... No ja mogę iść z tobą. Poszedł do ogrodu. O. Szukam przy okazji Ashera. Dobrze, to chodźmy razem. Dobra, szukacie Tomasa, czy szukacie ojca Sybilli? A, bo tak, bo są... To, a właśnie, bo pytanie, kto się kłócił? Czy Tomas, czy mój ojciec? Pamiętasz, że to był akurat twój ojciec, ale raczej takie zdarzenie nie
uszło uwagi głową tego domu. Mhm. No dobrze, nie, to będę szukać mego ojca w takim razie, nie? Chyba, że wiem, że go nie ma w domu. Że gdzieś jest. Czy powinien być. Wydaje ci się, że chyba... Już gdzieś by był z rana. Aha, no to w takim razie Tomasz jest... powinien coś wiedzieć. Więc idziemy do ogrodu, się rozglądam. Czyli Mortimer i Sybilla wybierają się porozmawiać z ojcem. Ojcem Wiktora i Eufrazji. A Eufrazja i Wiktor, jak to piękne rodzeństwo, wybierają się chyba na miasto. Dobrze myślę? Czy dobrze zrozumiałem? Ja bym myślał jeszcze spróbować pytać kogoś o tą karczmę, skoro ona już nie działa. No to nasz ogrodnik wyglądał na takiego, który potencjalnie latami mógłby mieć, no cóż, zainteresowania w tej karczmie. On uwielbiał też plotki. Tak, więc może udałoby się go jakoś przekonać, żeby tam sobie powspominał. Dobrze. To Wiktor, czyli to Wiktor robi Eufrazję, dołącza do niego, czy wybiera się? Myślę, że Eufrazja. Bar i Eufrazja. Nie, Eufrazja zostanie przy bracie Wiktorze. Dobrze, czyli idziecie szukać waszego gadatliwego, jakże znudzonego życiem ogrodnika. Jednak wszyscy lądujemy pewnie w ogrodzie. Tak, przynajmniej tak się wydaje. A ja, no cóż, więc raczej nie zajęło wam to długo, żeby odnaleźć waszego ogrodnika, który za szopą z narzędziami jakże prężnie pracował nad osuszeniem buteleczki. Buteleczki? Malutkiej, bo malutkiej, ale jednak. Musiał być bardzo spragniony, patrząc po tym, jak aktywnie próbował ją opróżnić. Cóż, o ile dzień jest słoneczny, o tyle aż tak nie jest upalny, żeby się rzucać na jakże... No, chyba wodę, no co innego jest przejrzyste do tego stopnia. A tak... Ja uśmiecham się jednak pod nosem ze swoją interpretacją zdarzeń. Więc może mnie zauważyć z dosyć głupawą miną, ale jednak wyrażającą pewnego rodzaju braterstwo i zrozumienie. Eufrazja za to zimne, zobojętniałe, oziębłe spojrzenie. Tak. Jestem tym złym gliną w tej rozmowie. Rozkoszując się chwilą, tak wręcz niemal obraca się powoli z buteleczką, jak z kochanką podczas tańcu. Ani tak. Podczas tańca. Ani co tak. Zatrzymuj się. Witaj, paniczu Wiktorze. Panienko, Eufrazja, tak zaczyna, tak szybko zakręcę, tak jakby chowa ze sobą buteleczkę. W czym mogę pomóc? Tak, nie widzę, żebyście się rozglądali za jakże pięknymi naszymi kochanymi kwiatami. Tak, kiedy wskazuję na pobliski krzak róż, orientuję się, że przydałoby mu się go przyciąć. Tak, przydałoby mu się go przyciąć jakieś 2 tygodnie już temu. A, nie, kwiaty wspaniałe. Bujne i zdrowe jak nigdy. Na zdrowie, nie musicie chować tej butelki. Ojcu nie powiemy. Zresztą on, z tego co widziałem, to się przeniósł do zamku, więc... Będzie chwila spokoju. Się uśmiecham konfidencjonalnie do niego. A tak, w zasadzie wypytać się chcieliśmy, bo... cóż, szykujemy się z powrotem dziadka odwiedzić już. Wiek nie ten, tęskni za młodością, za różnymi miejscami, które odwiedził. I chcieliśmy się zapytać, czy kojarzycie karczmę u sprytnego Johna.
podobno już dawno zamknięte. No cóż, zdaje się, że dziadek był częstym bywalcem tego miejsca. George patrzy się na ciebie takim przeszywającym, takim zamyślonym wzrokiem. Sprytny George, sprytny. O, chodzi o debila pod debilem Tomim, Jimmym. Tak, nazwał on sobie Bystry John, ale każdy wie, że on był cofnięty w rozwoju. Bo ja nikt go tak nie nazywał. Skąd pieniądze miał, żeby to otworzyć? Nie wiadomo. A może raczej przez brata, ale... Debil na 102. Widać, że porwało go, że to jest już... Och, ploteczki. Eczki uwielbia to. Czemu się zamknęło? Tak sobie źle za szynkiem radził? Czy coś się tam wydarzyło? To, że sobie źle radził, to jedna rzecz. To nie było... No, wielce tego. Co się zamknęło, to duchy się pojawiły. Któregoś razu dziadek was urządził taką imprezę. Naprawdę. Znajomy mówił, że powinienem sobie brodę wpluć, że wtedy nie poszedłem, bo akurat się tak mieliśmy tam zebrać. Pójść trochę rozluźnić gardziołko. Akurat wasz dziadek to zawsze jakiś zrobił sens. No nie jest to... No, jeden z kilku. Kilku. W ogóle przyciągnął widowisko. O, duchy niemalże w środku dnia. To było... ponoć coś. No, to przymknęli ją trochę. Trochę. Potem, szczerze mówiąc... Mówiąc w miarę, to tam ona była mimo wszystko sobie. Obie, chociaż, jak to się mówi, już dla takiego bardziej ciekawego towarzystwa. Dziadek często tam bywał? Cóż, swoich lepszych lotów? Dziadek, wiesz, to pytanie, w której karczmie nie bywał. No to przynajmniej nie spłynęła, chociaż patrząc na to, że w sumie lepiej się już do niej nie zapuszczać, to tak... No nie wiem, co gorsze. A ona tam teraz po prostu stoi dalej opuszczona z tymi duchami w środku? A co by się zrobił z budynkiem, paniczu? Czy no szkoda go burzyć? Może kiedyś się przypędzi, no teraz to chyba tam nie za wiele ich jest, a to chyba ktoś jest jeszcze odważny, to może tam zaglądać, ale karczmy to już tam dawno nie ma. A dziadek próbował jakoś te duchy z powrotem, no cóż, pozbierać, wygnać, jak już się tam wywołał, czy po prostu... Tak patrzy na siebie z nieukrytym zdziwieniem? On czegoś się... Coś naprawić? To nie jest znany przecież. Serio. Znaczy, czcigodny dziadek. Widać, jak próbuję znaleźć odpowiednie słowa, żeby nie obrażać waszej rodziny. No nie był z tych, którzy rzeczy naprawiali w swoim życiu. To był porządny gość. Jak widać, że chyba miał z nim jakąś przygodę, że aż tak z zamysłem na twarzy wspomina go. Przecież dziadek za czasów, jak tu mieszkał, raczej pewnie nie pił do lustra, więc byłoby to możliwe. Patrzę się pytająco na Ufrozynę, czy ona ma jakieś pytania, bo tak naprawdę... Kojarzycie, gdzie ta kaczma w ogóle była? To tu w mieście, czy...? Ufrozyna tylko przytakuje na kolejne pytania, które Wiktor po prostu strzela w punkt. To jest po prostu taki lekki przytaknięcie głowy w wielkim apruwalu. Zobaczmy, jak... Przy portach jest. No, tam nie...
ulubiona. A to w kółko przecież Jimmy. Oj, piękny człowiek, piękny człowiek. Człowiek, a jak mu się powiedział, że się zapłaciło przecież, że to kto, co? On powie, że nie zapłaciłeś, no przecież. No to weź z takim się kłóć. Chociaż na szczęście to jest ten z tych inteligentnych, co tobie uwierzy, a nie ciebie głowa rozboli, zanim ty się z nim dogadasz. Ale świeć, panie, nie nad jego duszą. O, to już sed z tego łez padał, a co mu się przytrafiło? Co mu się przytrafiło? No, panisze, no, sądził, że duch nie, nie duch karczmy trzeba mieć, no, mieć dalej i prowadzić. No, cóż, pewnego razu to zamiast duchu znaleziono jego. Cóż, jak sam to panisz powiedział, był to bystry człowiek. Bystry żon. No cóż, smutna sprawa. Nic chyba, to my już więcej głowy nie będziemy zawracać. Dziękujemy bardzo za informację. Może tak myślałem, że może by namalować jakiś obraz tej karczmy, prawda? Dziadek by się ucieszył, powspominał stare czasy, bo to już... No niestety sprawy zdrowotne już tak nie może jak dawniej się bawić. Szczerze mówiąc, to ja myślałem, że on będzie do ostatniego dnia. Kopo, ale jak tak mówisz. Dawno staruszkę po ostatniej kabanie nie widziałem, ale niech mu życie do lekkim będzie. Ta ostatnia? Tam coś się specjalnego wydarzyło? Bo tak w zasadzie nawet... Ciężko mi spamiętać, czemu tam dziadek się przeprowadził. Kojarzyłem, że coś tam już mówił, że potrzebuje trochę spokoju na starość i tak dalej, ale to w sumie rzeczywiście go nie przypominało. Nie wypada, żebym mówił źle o naszej rodzinie. Ogółem ponoć sobie wrogów narobił. Wybaczcie, różami się muszę zająć. Gdzie ja położyłem te nożyce? Kiedy ja położyłem te nożyce? Jak ogrodnik się oddala, to Eufrozyna tak ciszej do Wiktora myśli, że dziadek nie tylko został wyrzucony za tą kolię, ale także za sprowadzenie duchów? Tak być. Trzeba byłoby w ogóle zobaczyć tą tarczę, tam się czegoś więcej dowiemy. No dobrze. Ale wypadałoby chyba poczekać na Sibyl i Mortimera. Tak, tak, Sibyl by się zdecydowanie przydała. Mortimer w sumie też. Może duch będzie chciał jakieś ciało. To ja w takim razie idę się przygotować do wyjazdu na miasto. I tak patrzę tak kątem oka na Wiktora. Może przynajmniej się ogól. Tak, tak, to byłoby na pewno dobre. Ja tak wracam ostrożnie, żeby nie natrafić mimo wszystko na ojca po drodze. Natomiast na ojca Wiktora trafili Sybilla i Mortimer. Teraz będący w altance z swoim notatnikiem, jakimiś papierami, siedzi zamyślony. To jest mój stryjek czy wujek? Nie wiem, jak się zwrócić. Jak to jest brat ojca, czy... Tak, to jest, tak, to jest trzech braci. W strejku. Uśmiecham się. O, Sybillo, dziecko kochane. Anne, co tam u ciebie słychać? To, no, wybacz, trochę w papierzyskach jestem. A, to... Patrzę, przerywam. Chciałam się spytać... Na pewno wiesz, że byliśmy z Eufrozyną i
z Mortimerem odwiedzić dziadka wczoraj. Tak, po prostu trochę z tego radości widząc chlubę rodową, tak mina mu żadnie to... Tak, słyszałem, tak, dzień dobry, Mortimerze, tak, słyszałem, że się wybraliście do kochanego ojczulka mojego. No i... No i trochę jesteśmy... Ja jestem... zaniepokojeni tym, co zastaliśmy, jednak posiadło się w ruinie dziadek i Evelyn. W ruinie. Dziadek nie domaga. Tak. I zaczęliśmy zastanawiać, czy może, że mogliby wrócić, ale bo szczerze mówiąc nie znamy za bardzo okoliczności, w których dziadek się wyprowadził. Dziecko, ciesz się, że ze swoim ojcem nie rozmawiasz w tej chwili, bo wątpię, żeby twój pomysł go jakkolwiek uradował. Powiem ci na tyle otwarcie, że cóż, wasz dziadek jest personą non grata w tym domu i tak pozostanie po jego ostatnie dni. Nie życzymy sobie niestety jego osoby tutaj i tak będzie bezpieczniej dla nas wszystkich. Jest to pewne ustępstwo, z którym ta rodzina niestety się musi codziennie godzi. Tak macha ręką na te wszystkie swoje notatki, masę cyfr, jakichś rachunków, weksli. O, ustępstwo. I tak przyciszam trochę głos. Czy to znaczy, że dziadek miał jakieś problemy z zakonem? Dziecko kochane, jesteś póki co za młoda, ażeby poruszyć takie kwestie. Tym bardziej nie wypada to panience z dobrego domu. Tak zastanawia się, patrząc na okoliczności rozmowy, raczej jej ten. No, czy to w sumie dobre określenie? Żeby zajmowała się takimi rzeczami. Dziecko, wiesz, że to jest coś, co lepiej zachować na najgorszą godzinę. I tak to się wiąże tylko z taką godziną. Po prostu staram się zrozumieć, co się stało. Dziadek był, a później nagle go nie ma i... Niepokoimy się jego zdrowiem. Patrząc po tym, że było jeszcze kogo odwiedzić, to jest wystarczające. Swoją drogą, jak tam ciotunia? Ja zerkam na Sybil, jak pada to pytanie. No niestety z ciotką też nie jest najlepiej. Biedaczka zawsze miała źle ze swoim zdrowiem. Całe życie. Szkoda, że chciało jechać z nim. Ale trudno. To jest, cóż, cena za grzechy. Przewinienia. Cieszmy się, że życie niektórych mimo wszystko jest warte i jest warte. Dzieci drogie, tylko to chcecie ode mnie, czy... Znaczy, no tak, chcieliśmy porozmawiać o dziadku, który jest, mówię, dopiero co wróciliśmy, a od niego. Powiedz mi, nie moglibyście... No mów. Tryju, popatrz na dziadka może trochę przychylniejszym okiem ze względu na słabe zdrowie ciotki. Ty wiesz, że ona jest do niego bardzo przywiązana i no... nie zostawi go, a w tym ponurym, upadającym domu. Dostali jedną z naszych najlepszych posiadłości. I tym bardziej jeszcze
też naszą letniskową. Nie sądzę, żeby byli w złych rękach. No cóż, niektóre każdy jest kowalem swojego. A niektóre rzeczy nie da się zmyć. Mój drogi, chciałbym, a uwierz, żeby ciotka była z nami. Chciałbym, żeby był dziadek inny. Ale niektórych rzeczy się nie da zmyć. I trzeba ponosić odpowiedzialność za swój porywczy charakter. Bo uwierzcie, lepiej których tematów nie drążyć, a niektóre pytania zostawić bez odpowiedzi. Tak czy siak mogę wam tylko tyle powiedzieć, że miejcie spokojne życie, łatwiej to będzie, a i też inni nie będą musieli płacić za waszą głupotę. Więc wybaczcie, ale mam rachunki do ogarnięcia. No, w takim razie nie idziemy ci już dłużej odrywać od pracy. Dobra, dzieci. Powiedz mi, jakie miałam wrażenie, że jak tam wypowiedziałam słowo, którego lepiej nie wypowiadać, tak, bo trzy razy powiesz zakon i pojawią się. Miałam wrażenie, że trafiłam w odpowiednią strunę, czy po prostu on był poirytowany, że w ogóle podnoszę to, znaczy, wypowiadam to słowo. Z pewnością to nie jest tematy, które są przyjemne, ale nie wydaje ci się, żeby jakkolwiek go strach w tym strach go objął, irytacja. Z pewnością wyczułaś, że cóż, ktoś, dziadek kogoś bardzo bardzo komuś wszedł za skórę, ale to raczej nie zakon. Okej, dobra. A, czyli ktoś, ale ktoś wystarcza, tak sobie myślę, że jest mało wystarczająco potężnych ludzi w naszym mieście, którzy mogliby właśnie podyktować jakieś warunki naszej rodzinie, więc trochę mnie to zastanawia. I tak szukam, no znam tą elity tutaj. Co? Przychodzi mi do głowy ktoś, kto jest na tyle potężny, że mógłby podyktować taki warunek, że na przykład dziadek coś się coś dopuścił i zostaje, no powiedzmy, taki areszt domowy poza domem. Wiesz doskonale, że zakon nie jest jedyną siłą w tym mieście. Mm-hmm. Powiedzmy, zdajesz sobie sprawę też przez societę, że macie swoistą triadę wpływów. Jednym jesteście wy. Jej kluczowy element miasta, boska kara i w razie czego zbawienie dla tego miasta jest zakon, który was pilnuje i chroni przed tym, co nieznane. I jest od strony, powiedzmy to, wolnorynkowej gildia. Gildia, czyli zrzeszanie zajmujące się wszelkimi kwestiami handlowymi, interesami. Kojarzysz, że cóż, najważniejszymi osobami z zakonu jest Lord Asher. Natomiast z gildii jedną z wybitnych jest Madame Lalenda. Lalendej. Ale no cóż, to nie jest jedna osoba z majątnościami. No jest im kilka, takie kilka jest dość ważnych gałęzi w waszym mieście, na przykład port. Port jest jednym z ważniejszych miejsc handlu, łowiectwo. Też ostatnimi czasy dość ważnym
ważną rodziną, która wyrosła z gili, jest Beckhamowie. Owie tutejsi rybacy zarządzający flotą, chociaż ostatnimi czasy już nie tylko. Mm-hmm. A przecież są w mieście potencjalnie inne niż zakąt siły, które z którymi musielibyśmy się układać, tak? Gdyby na przykład coś. Czy wiem, czy jest jakiś na przykład półświatek, ktoś, u kogo dziadek mógł się zapożyczyć? Na pewno są mnie kilka szemranych osób. Ostatnimi czasy nawet niektóre zeszły z tego świata. Jak cóż. Ostatnimi czasy jedną z osobą, która była średnio widziana, aczkolwiek z pewnością respektowana, Doran Korona. No, cóż, przypłacił to nawet takie kontakty z życiem. Wiecie. Więc wiesz ci doskonale, że była nawet Sybilla, była świadkiem, kiedy, cóż, okradzono złodzieja. Tak. A ten zemścił się, paląc z dostojnego malarza i konesera sztuki. I sama z Wiktorem ledwie co uszła wtedy z życiem. Prawda. Dobrze, natomiast co zamierzacie zrobić dalej? W którym kierunku podążać? Czy dołączyć może do rodzeństwa? Tak, no myślę, że akurat natrafiamy na siebie w ogrodzie, no bo oni rozmawiali z ogrodnikiem. Myśmy byli przy altanie, więc myślę, że po prostu naturalnie na siebie natrafimy. Dobrze, więc i wymienimy tym. Nasze rodzeństwo trafia już. Wiktor tak raczej ogolony, jak mu poszło golenie się, ażeby wybrać się do miasta. Jest lepiej niż było, to się liczy. Myślę, że nawet jakbym natrafił gdzieś na ojca, to będzie tylko trochę zawiedziony, co u niego jest raczej standardem, więc nie jest źle. Przekazuję szybko informacje, które zdobyliśmy. Musimy odwiedzić tą karczmę. Stoi pusta, pusta plus duchy, ale to najwyżej Sybilla się tym zajmie. Tam się dowiemy, co się stało. Może to by miało sens, że za tą karczmę go wygnali. No to w końcu była jednak duża sprawa, skoro cały przybytek przestał działać, bo naściągał tam jakichś duchów. Pewnie zakąt się też wściekł, może dlatego go wygnali. No, jedyne co tak, jakby stryj był, nie chciał za bardzo wchodzić w szczegóły, mimo że próbowaliśmy trochę naciskać, ale nie wydaje mi się, że to był zakon, że to ktoś inny, komuś innemu się naraził dziadek, ale kto jest... Może narobił długów. No albo miasteczko nie wytrzymało, jak przez niego, no cóż, zacny przybytek rozrywkowy upadł. Jednak ludzie jak ludzie, ale no chleba i igrzysk. Mhm. Zamykają jeden z nielicznych tu przybytków rozrywki, to nigdy nie jest dobra informacja. No tak, jeżeli i to z tego, co się chyba wspomniał ogrodnik, to nie jedna karczma miała problemy z powodu dziadka, który przenosił się, jak już napsuł w jednym miejscu, to przenosił się do kolejnego. Więc być może tutaj gildia była niezadowolona z tego, jak może. Może w sumie mieli jakieś udziały w tej karczmie. Może od nich ten budynek był dzierżawiony, no albo ten przygód, który ją miał prowadzić, może był jakoś rodzinnie z nimi związany. No w końcu w jakiś sposób te pieniądze na karczmę znalazł.
Więc może tym im zaszedł za skórę. Wydaje mi się, że powinniśmy więcej odpowiedzi szukać w karczmie. Tak. Wezmę na pewno tabliczkę do wywoływania duchów, trochę soli, żeby zrobić okrąg ochronny. I jak słyszę, że tam mogą być duchy. Też mówię, że zawsze najlepiej jest wiedzieć, kogo się wzywa, a nie wzywać przypadkowe duchy, ale nie wiadomo, co tam dziadek wezwał. Właśnie. Może jakieś tam rezydujące duchy. No, w karczmie paru ludziom się pewnie zmarło. No, samemu temu właścicielowi się zmarło. Może powinniśmy spytać jego, Jimmy'ego. No, to jest dobry pomysł. Przywołajmy Jimmy'ego, czy przywołaj, i po prostu z nim porozmawiamy. Tak, może się będzie skarżył na jakichś innych lokatorów. O właśnie, no teraz to już będzie znał te duchy. Czy może. Dobrze, czyli wybieracie się do miasta. Mhm. Dobrze. Zajeżdżacie, założyliście swoją służbę, by ona ogarnęła wam po waszą karocę, też się mówi na mniej dostępny powóz. 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 Żeby zabrać was do miasta i powiedzieliście woźnica, żeby zawiózł was do dawnej karczmy pod sprytnym Johnem. Raczej bystrym Johnem. Johnem. Woźnica się zdziwiony, ale okej. Okay. Wiedział, gdzie to było, bo my wiemy tylko, że w porcie, nie? A tak. Jak, bo a raczej miarę ludzi ją kojarzyli z prostego faktu, że można było zawsze powiedzieć, ale ja już zapłaciłem wcześniej, no to gdzie byś przydał, niósł mi kolejne piwo. A więc tak, zajeżdżacie, jesteście w części portowej miasta Gwar. Gwar, zapach portu dobija do was. Przenikający wszystko zapach ryb, jaskot, pracowników portowych, wołających to jeden na drugiego, żeby ruszył żyć. I zabrał się do roboty, zaniósł coś, albo przekonywał, że jego artykuły są najlepsze w tym porcie i żeby grzeczna pani Enienka je kupiła od niego, a nie od tego drugiego, jego, którego ryby już dawno śmierdzą. Widzicie karczmę, przynajmniej kiedyś taka była. Raz obecnie jest to dość zapuszczony też budynek, jak i wszystkie tutaj, z białej cegły i kamienia. Widzicie, że tutaj już okiennice przekrzywione wypadają powoli. Trochę coś nadpalone, może coś się zadziało. Widać. Drzwi. Widać ewidentnie zabite z zewnątrz. A przed nim jakaś niedołęga, biedaczek. Aleczek zapuszczony leży sobie zadowolony. On trochę śpiąc delikatnie w kaszkieciku, w surducie, o pół numeru, co najmniej za małym. Dziurowych spodniach. No w sumie, co u niego nie jest dziurawe, ale widać po czerwoności twarzy, że ma póki co dobrą chwilę. Oto obraz, co macie przed sobą. Ja wrócę do niego wzrokiem, czy on śpi. Jeśli śpi, to w sumie
nie planuję budzić, ale gdyby był taki w miarę działający, to w sumie może on będzie kojarzył, że to się działo coś ostatnio dziwnego, skoro tu bywa. Przydałoby się poznać nazwisko tego Jimmy'ego, no bo w ogóle najlepiej jest mieć jakiś przedmiot zmarłego, jak się przywołuje ducha, ale a jego imię i nazwisko było... No myślę, że tak, ale jednak samym imieniem Jimmy'ego mogło być tu więcej. A więc... Patrzmy może w ogóle, czy się nie kręcą jakieś duchy, skoro ta klacz ma być nawiedzona. Może nie będziesz musiała nikogo wywołać, bo same cię przywitają. Może jak potrzebujesz jakiejś jego rzeczy, to w nocy pójdziemy na cmentarz, rozkopiemy jego grób i nie wiem, weźmiesz jego kość czy coś. Myślę, że się może obejdziemy bez bezczeszczenia grobu tym razem. Nie, no na pewno... Co, publiczny cmentarz. Miałam już sukcesy z przyzywaniem duchów i bez przedmiotów do nich należący. Może w karczmie znajdziemy jakieś stare kwity albo coś, żeby było jego imię i nazwisko. Tak. A to debatując i o tym Wiktor co jakiś rzuca okiem na miłego bywalca tej ulicy, który cóż, o ile Wiktor jeszcze chwilę temu się zastanawiał, czy śpi, czy też jeszcze jakkolwiek może komunikuje. Teraz na pewno komunikuje jego tyłek kopany przez ewidentnie człowieka jaka sportu. Typowo ubrany, biała koszula, podwinięte rękawy, kaszkieci, szelki trzymające spodnie, mocny wąs i róże. Co jest dość dziwne w tym połączeniu. Piękny czerwony ról. Dziadzie, rusz się stąd. Nie będziesz mi tutaj leżał. Wynocha, bo cię puszczę jeszcze, powiem czerwonej damie, że znowu się kręcisz. Chyba nie chcesz, żeby mnie posłała po coś innego. Ani tylko dostarczenie. Zostaw mnie. Powiedziałem, wynoś się. Dobrze. Menel niechętnie, ale wraca do wymiaru kontaktu ze światem i zabiera się natomiast z facet. Tak, staje przed drzwiami do karczmy. Tak. Och, ażeby mgła miała cię w opiece, kładzie bukiet róż przed wejściem do karczmy chwilę, jakby zatrzymując się i zastanawiając, czy może odmawiając jakoś modlitwę. Na pewno jest teraz facet zamyślony. Jest to co najmniej dziwny widok. Niewielu ludzi się modli przed opuszczoną karczmą, więc chcąc nie chcąc zatrzymuje się gdzieś temu. Przyglądam. Tak, po chwili wraca się. Jero poprawia czapkę. Dobra, do roboty, bo jeszcze zostanę ja pogoniony. Oby mnie czerwona nie szukała. Czerwona dama, nie? O. Rozumiem, że nikomu z nas nie, to nie, to ten przydomek nic nie mówi. Nie. Kolejna, że coś ci się obiło co do czerwonego połączenia damy z czerwieniem, ale wydaje ci się, że jakoś było jakieś inne połączenie. Na pewno czerwieni kobieca wersja jakiegoś przydomka, ale to raczej coś takie cicho socjety na którejś z imprezie, ale na razie nie kojarzysz nic. Facet się zbiera,
I powoli odchodzi w stronę portu. Jeśli nie zwraca na nas uwagi, już sobie poszedł, to się rozglądam za jakimś możliwym wejściem do tej karczmy, tak? Jakieś niedokładnie zabite okno, jakieś obluzowane deski z tyłu. Mm-hmm. Nie ma co tracić czasu. No co, ja bym chciała zrobić Corvus akcję moją. Mm-hmm. To jest to... Byłaś tu, ale po drugiej stronie. I tak chciałabym znaleźć najlepsze wejście. Tutaj. Okej. Dobra. Ze względu, że to jest tak. Czyli od ciebie to by było najpewniej na swoją dumę, bo pamiętam, że chyba to masz najwyżej. Najwyżej, bo przywołujesz mniej więcej swoje umiejętności i teraz patrzymy na komplikacje, które to by było. Patrząc na to, że jeszcze to jest miejsce przeklęte, czyli twoje trzy. Dobrze kojarzę, trzy kosteczki, tak, dobre. Trzy kosteczki przeciwko. Przeciwko dwóm kosteczkom. Czyli proszę rzuć, czy to na rolu, czy u siebie jakoś trzy kosteczki dla siebie i dwa przed. Momencik. Najpierw idą 3K6. Mhm. A teraz idą 2K6. Dobrze, wychodzi na zero. Mojego. Mhm. U ciebie dwa sukcesy przeciwko jednemu. Więc tak, opisz mniej więcej, jak przywołujesz wspomnienia. I czy może coś kojarzysz? Ja myślę, że to by wyglądało tak, że Eufrozyna podeszła do tak jakby rogu tego budynku i oparła się o rynnę. I jeżeli ktoś na nią zwraca uwagę, widział, że ona tak oparła się, jakby łapała równowagę, a tak naprawdę właśnie na twarzy jej oczy, że tak powiem, wywróciły się białkami, że nie widać było, no, czy tak jakby właśnie były odkręcone do środka. I w tym momencie ona sobie przypomina, że oprócz tylnego wejścia jest tak jakby zejście do piwniczki, które nigdy nie jest zamknięte. Tak, jak kojarzysz, to gdy ktoś by patrzył na ciebie z boku, wyglądało jakbyś trochę zasłabła, natomiast przychodzisz w winę. Inny stan, masz wrażenie, jakbyś wyszła sama z siebie, szła pewna siebie za tył budynku, prowadzona jakby sama siebie, jakby twoje nogi same szły. Jak na razie się opisuje paraliż senny jako niemożność ruszenia ciałem, tak masz wrażenie, że stajesz się powoli więźniem swojego ciała, które każe ci iść. Delikatnie otwierasz w tym ezoterycznej wersji całego tego otoczenia drzwi do piwniczki. Słyszysz z środka krzyki, jakieś zabawy, nawet stuk od kufli. Chodzisz powoli, no i a tu ktoś się żąta. O, widać jakiegoś barmana z barmanką, którzy przyszli odstawić parę pustych butelek, napełnić. Jeden on klepie nie ma po swoich, po jej bardziej atrakcyjnych innych częściach grzecznie się zabiera. Niemal
idealne i piękna scena, patrząc na to, jaki wesoły rumor panuje na górze. Nawet udziela ci się swoista radość i chęć zabawy, gdy odwracasz głowę w stronę schodów prowadzących na górę, przejmuje cię horror. Bo chwilę, pomimo tego, tej radości, która na razie ci towarzyszyła, przed sobą widzisz ściekającą niemal strumieniami krew, ściekającą prosto do ciebie, a cała radość barowa zastępuje krzyk, jakby dźwięk noża przebijającego przez ubranie, a nie ciało, upadające ciało, i nagle wracasz sama do siebie. Znaczy, myślę, że jak widzieliśmy Eufrozynę w tym transie, tak? Ja na pewno Sybilla, tak? No, ruszyłam za nią. No bo wiedziałam, że ona idzie, znajduje to przejście, więc podążałam za nią, zapewne nie widząc całej tej sceny, ale... Nie, to, co, Eufrozyna widziała, widziała własnymi oczami. No teraz wy widzicie aktualny stan. Wielkie beczki na piwo, wino porozbijane, wielkie pajęczyny, kurz, cóż, widać, że nikt nie był chętny sprawdzić, czy może są tu jakieś pozostałości po barowym majątku, albo raczej chyba już byli i go zabrali, jeżeli cokolwiek to było. I w przeciwieństwie do wizji Eufrozyny, schody prowadzące na górę karczmy nie są usłane żadną krwią, tylko zwykłymi tumanami kurzu.